Gospodarzu, gospodyni, przyszliśmy tu komendować i jasełka pielęgnować. O Jezusku zaśpiewamy, pięknie Marii Józefowi się pokłonimy, jakże to daru nie damy. Mleka, kapkę, kawał syra, biały kożuch, spyrki, piwo, co byś pięknie rósł. Swej na twoja na zawsze.
Oh.
a pasterzy prowadziła gwiazda, gwiazda nadziei. I u nas też jest ta gwiazda, podaj tam komuś, niech tam pomoże tutaj doprowadzić pasterzów do, wyciągnij do góry. Może ktoś podejść do nas tutaj? Bardzo proszę, jedna osoba. A tutaj do nas, żeby było widać, dobrze? Niech pani podejdzie, dobrze? Yeah.
już to jest piosenka z naszego regionu, nasza koleżanka ją znała od swojej babci. Tak, ma bardzo wiele lat, śpiewamy ją na wszystkich naszych rodach. Muszę Państwu powiedzieć, że kasujemy to prawie od 36 lat, ja od 40. Jeździmy na przeglądy różne, dużo nagród zdobyliśmy i w tym roku również cały nasz zespół takie przedstawienie odbył. Jak będziecie Państwo chcieli, to na YouTubie, na Adam Urbaniak zobaczycie to przedstawienie. Przepiękne mi się wydaje, jest bardzo też oryginalne. I chcemy też Państwa nauczyć teraz takiej naszej pastorałki, której też zawsze śpiewamy. Bardzo prosta jest. Trzy razy hej! Hej! Których czasami już nie ma, są w niebie, a i o tych, które oczywiście są i nas wspierają. Matka Jadwiano.
po części w każdym z nas. Odnajdziesz ją na życia droga. Była nam dana tylko raz. Jak biała, jak biało z rąk Boga. Była i zawsze z nami zostanie, podzieli troski nasze na pół. Święta przyniesie świąteczne przesłanie, opłatek serca podzieli na pół, podzieli na pół. Jest tylko raz, jak wiano, jak wiano z rąk Boga. Przyniosę kolędę, nauczę, zaszczepię nadzieją, przekonam, że to bez sensu tak samemu w lesie daleko od człowieka, a gdy już śniegiem przysypani, barszczem posileni, tęsknotą obudzeni, zapragniemy ludzkich uczuć, podszłapiemy pod twój dom, by się gałązkami przełamać. Jak już dojdziemy do tego Betlejem i oddamy cześć tej Najświętszej Panience, to trzeba i Jezuskowi przecież. Maleńki Jezu, na dziś jeszcze dobrą nowinę. Głoszą narody, usiądźcie swym, do wieczerzy. Tu jest najlepsze miejsce zgody. Błogosławiona nadeszła noc, błogosławiona nadeszła godzina. Bóg wskazał miejsce, skąd czerpać moc. Maryja porodziła syna. Maleńki Jezus, maleńki Jezus, na dzieje szczerze, dobrą nowinę głoszą narody. Jest najlepszy miejsce.
nasze nadzieją karmione rosną ogromnie. Błogosławiona nadeszła noc, błogosławiona nadeszła godzina. Bóg wskazał miejsce, skąd czerpać moc. Maryja, powitwa syna. Maleńki Jezus. Miłość rodzi się w ciszy i milczeniu. Wielkość rodzi się skromnie. Maleńki Jezus, nadzieję szerzy, dobrą nowinę głoszą narody. Usiądź, usiądź, usiądź. To wieczę, że tu jest najlepsze, jest tylko Święta, tak nas przygarnia ku sobie, tydzień ma dwie niedziele, w człowieku rodzi się człowiek. Tak, święta. Tak, miałem tak, sobie przypomniałem ten tekst, kawałek przynajmniej. Dom jest filarem w kościele. Dom jest filarem w kościele, w człowieku budzi się człowiek. Tydzień ma dwie niedziele. Rozsłoniło się nad nami, przemówiły zwierzęta. Aniołowie jadą do nas saniami, wiozą nam święta na święta. Już tylko rękę podać, przełamać opłatek na pół, tak nam dziś blisko do Boga, tak nas zjednoczył ten stół. Otwórzmy zatem serca nasze na oścież. Niech się umocni, co się chwieje. Z wiarą przybyli najmilsi goście. Miłość przyniosła nadzieję. Ale nie wszystko jest takie słodkie, proszę Państwa, bo tym trzem królom zagrodził zły Herod drogę, ale najpierw niech ci królowie pójdą. Podbijam wszystkie ziemie krwią, żelazem i młotem. Wytępię ludzkie plemię. Ale tutaj wpada diabeł i ze śmiercią
Rodku, więc notku, na to diabeł, a śmierć mówi już kosze. Śmierć jestem, czyli kostucha, z człowieka wyciągam ducha i wysyłam na sąd boski. Tutaj kończą się me troski, już kosę okarmią z te trzy dni. Dalej? Tak. Aż w rękach mi dzwoni, tak chciwa być bejk. Jak machnę. Jak ciachnę. Ciachnę. Łeb spadnie od razu. Nasza koleżanka pije za chwilę. Teraz do tradycji. My na cześć żłóbka, na cześć narodzin Pana Jezusa pielęgnujemy to naszą wigilią, naszą kolacją wigilijną, naszym stołem wigilijnym. I ten stół kiedyś powinien, tak jak wyglądał kiedyś, powinien wyglądać dzisiaj. Mianowicie na nim powinno być 12 potraw. Na nim pod nim pod ogrusem, albo w zależności jak ktoś tam chciał, ale to sianko musiało tam zaistnieć. Musiała być ta świeca, musiała być ta modlitwa za zmarłych i wszyscy się jednoczyliśmy i łamaliśmy się z Władkiem, który też musiał być. Czasami te zwyczaje różne były pod spodem czy tam w rogu. Był snop siana, czy snop zboża, tak żeby to znaczyło, że ten przyszły rok będzie też bogaty, nie będzie klęsk. No różne te zwyczaje były. Była jemioła oczywiście też wisiała pod pułapem, się przechodziło, prawda. Czasami była siekiera pod stopami, gospodarz ją trzymał, żeby odganiać. No i było to puste krzesło dla tego nieznanego gościa i potrzebie. No i była też, w tej tradycji naszej pojawiła się choinka, to takie bardzo miłe zdarzenie. Ta tradycja przyszła do nas z zachodu, z Austrii i myśmy też przywieźli naszą choinkę. Ona jest na razie taka pusta, ale ta choinka była ubierana kiedyś w sposób naturalny, czyli Państwo pewno pamiętają, nie było tego bogactwa tych marketów. Wieszaliśmy na niej jabłka, orzechy, prawda? Latą, ewentualnie się przyzdabiało jakieś lamenty. Lamenty były, tak? Tak. I czasami szyszkami. No robiliśmy łańcuchy takie piękne, sami, prawda, kleiliśmy to. Wigilia to nie był jeden dzień, to było wydarzenie, które trwało. To był wieniec adwentowy, to były te świece adwentowe, prawda. To wszystko miało sens i znaczenie. Odeszliśmy od tego. Ja na przykład ze smutkiem muszę powiedzieć, że w mojej familii zostałem się jedyny, który chodzi do kościoła. A mam trójkę dzieci, już trójkę wnuków. I moi bracia też w zasadzie odeszli. To chyba ta największy skarb, który mi przekazała moja mama, która właśnie, to jest mój największy majątek, spadek bym powiedział.
tak ją strasznie kocham i brakuje mi jej potwornie. My mamy taką piosenkę o choineczce i Agnieszka dzisiaj przygotowała te takie różne ozdoby. I podczas tej piosenki o tej choineczce ona będzie je ustrajać. Może ta odważna pani od tej gwiazdki pomoże. Dobrze. I to będziemy powtarzać. Choineczko, miejsce twoje teraz w niebie. Ja przychodzę tu ze świeczką, by zapalić ją dla ciebie. Jeszcze raz. Choineczko, miejsce twoje teraz w niebie. Ja przychodzę tu ze świeczką, by zapalić ją dla ciebie. Najpierw dla ciebie anioły, ze srebrną szybą, bombki, lampki, serca z pierników. Potem wynoszą ledwo żywą, zostawiają na świetniku. Choineczko, miejsce twoje teraz w niebie. Ja przychodzę tu ze świeczką, by zapalić ją dla ciebie. Choineczko, miejsce twoje. Ja przychodzę tu ze świeczką, by zapalić ją dla ciebie. W życiu także różnie bywa, lepiej lub gorzej. Miłość cieszy, gdy jest żywa, gdy umiera, nie daj Boże. Choineczko, miejsce twoje teraz w niebie. Ja przychodzę tu ze świeczką, by zapalić ją dla siebie. Choineczko, choineczko, miejsce twoje teraz w niebie. Tu ze świeczką, by zapalić ją dla siebie. Bo z choinką jak z miłością, pęknuczek, pętliczek. Raz jest życiem, raz przykrością. Chronimy jednak jej płomycze. Choineczko, choineczko, miejsce twoje dzisiaj w niebie. Ja przychodzę tu ze świeczką, by zapalić ją dla ciebie. Choineczko, choineczko, miejsce twoje teraz w niebie. Ja przychodzę tu ze świeczką, by zapalić ją dla ciebie. Może włącz te światła. Tutaj jedno światło zapalić, tak. Żeby płomyczek tej miłości się palił w uszu. Choineczko, miejsce twoje teraz w niebie. Na przychodzę tu ze świecą, by zapalić ją dla ciebie. Tam była jeszcze taka lampka, to był na spis. Choineczko. No to dziękujemy. Piękna choinka. Agnieszka, zagraj teraz na skrzypkach pięknych. Thank you.
prosto mili, zakomendujmy dla Pana. Thank you.
złotą delikatnej łocotnie. To euro, euro. Niech wo mnie brachnie w studni wody, a w małżeńskim stadle zgody. Co byście mieli piękne chłopaków i rozowite dziewczęta. I co byście zdrowi byli, weseli, jako w niebie anieli. Tego wam życzy Agnieszka Stawowy. Góro Zbawienny z Podopola, Józef Urbaniak. Hej! Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia wam życzymy, byście mieli to potrzeba, a po śmierci do nieba. Za ten nowy rok na ten
świt, hej, byli rękami stąd. Jak młody, a dalej tym, co nie byli, że nie żałują. Ja Państwa zapraszam. Za dwa dni będzie koncert gwiazd. Mianowicie będę grał koncert piosenek Koena, piosenek Kesza i piosenek Bernarda Ładysza. Tutaj, czyli pojutrze. Serdecznie zapraszam. Można zapytać, czy jest jakaś kolęda, którą Państwo bardzo by chcieli na koniec zaśpiewać jeszcze? Czy już wszystkie były takie najbardziej kochane?
Przymocnej ciszy było? No było. Ale... góralską muzykę można zagrać. Nie było. Jedną góra... Ja mogę zagrać tylko jest jedną góralską. My to Yeah.